naszych studentów do jakiegoś takiego gminienia, to trzeba było jednak mimo wszystko nawiązać do systemu edukacji. System edukacji, który jest przedmiotem bardzo wielu poważnych debat ostatnimi czasy, który zdaniem krytyków zabija kreatywność. Kreatywność, która jest niesłychanie ważna i która potem się przejawia właśnie w sukcesach tych młodych ludzi, tych, którym się udało tej kreatywności. Ale mówi pan, panie profesorze, o tym tłumaczeniu testów, tak? Mówię między innymi o testowaniu, która mimo wszystko podporządkowuje w sposób myślenia już z góry zadanym odpowiedzią. To zindywidualizowanie kształcenia, które trudno jest z punktu widzenia jakiejś organizacji systemu edukacyjnego, ale niezbędne, jest gdzieś tym elementem, który osłabia tę kreatywność. Ale wracając do pani pytania dotyczącego właśnie tej przedsiębiorczości. Skąd impuls wychodzi? No właśnie, ja myślę, że jesteśmy nieźle wykształconym, bardzo przyzwoitym społeczeństwem, w którym poziom wiedzy jest bardzo podobny do wielu innych i musi w tym społeczeństwie znaleźć się podobna ilość ludzi utalentowanych, ludzi przedsiębiorczych, ludzi kreatywnych. Rzecz w tym, na ile system, który ich otacza, generuje takie zapotrzebowanie lub jest w stanie odpowiadać na te ich pomysły i je absolutnie. Pan wspomniał o rosnącej ilości startupów. To prawda, ale też trzeba powiedzieć, że jeżeli porównać ilość startupów powstających w Polsce z ilością startupów na przykład, które powstają gdzieś na Uniwersytecie w Curychu, na ETH, to się okaże, że ta ilość szwajcarskich startupów na jednym uniwersytecie jest niestety porównywalna z tym, czy tą ilością startupów, które powstają w Polsce przy ogromnej ilości drzewni wyższych. Pytanie, co jest motywacją, czy to nie jest tak, że potrzeba jest matką wynalazku, że te startupy powstają, ponieważ młodzi szukają swojej niszy, by mieć pracę, zatrudnienie. To prawda. Natomiast jest niesłychanie ważnym elementem systemu i otoczenia. Otóż miałem przyjemność wielokrotnie być na takim niezłym uniwersytecie, wydaje się, amerykańskim Stanfordzie, w którym duch przedsiębiorczości jest duchem absolutnie dominującym. Pamiętam rozmowę z rektorem tejże uczelni, który przekonywał mnie, że oczywiście program jest niesłychanie ważny. Natomiast ważne jest, żeby w tych młodych ludziach wytworzyć potrzebę zmieniania świata, żeby ilekroć przechodzi ten młody student przez skrzyżowanie, żeby jeżeli nie dostrzega co najmniej dwóch czy trzech rzeczy, które można na tym skrzyżowaniu poprawić, to znaczy, że dość we uczynku, gdzie staje się normą to, że każdy szuka, znaczy istnienie w towarzystwie czy to studenckim, czy profesorskim oznacza, że każdy musi mieć dobry pomysł, i szuka sponsora na to, żeby go ten pomysł mu pomógł zrealizować. Profesorowi wypada szukać sponsora za 20, za 100 milionów. Student może się ograniczyć do miliona, ale wszyscy chcąc istnieć w tym środowisku muszą mieć pomysł. Zaczynają ze sobą konkurować. To nie oznacza walczku, nie dyszku, ale chodzi o to, żeby po prostu być kreatywnym. To jeszcze zapytam na wyższym poziomie. Zapytam o tę przedsiębiorczość Polaków. Bo kiedy odbyła się transformacja, kiedy Polska w latach 90. zaczynała absorbować kapitalizm, to dużo mówiono o tym, że Polacy pokazali, jacy są przedsiębiorczy. Bo ruszyli do szczęk, na te łóżka polowe i zaczęli sprzedawać produkty, które sprowadzano z zachodu. I na tym, jak rozumiem, lokowano jakąś nadzieję, że w przyszłości Polacy też taką dyspozycję do przedsiębiorczości będą wykazywać. Tymczasem, jak pokazują badania, Polacy, profesora Racibórskiego, w większości swojej generalnej, bo ponad 80%, są państwa opiekuńczego, które myśl działa za nich, a tak naprawdę największym marzeniem jest etap, czyli pewna stabilizacja i małe ryzyko, które się z tym wiąże, bo to ryzyko za nas na etapie ponosi pracodawca. To jak to jest z mentalnością naszą? Przykład tej przedsiębiorczości, że można. Ten przykład przedsiębiorczości z lat 80. ze słynnymi łyżeczkami i na pracy tej chwili, chociażby. Jest oczywiście takim znakomitym przykładem, że można. Natomiast dzisiaj świat jest światem otwartym. Dzisiaj trzeba konkurować ze światem, już nie tylko ze sklepami, które kiedyś były puste i zamienia się na częściowo pełne na tym różne pole. Rozróżnia się w tych dyskusjach dwa pojęcia innowacji i imitacji.
Niestety Polska jest jeszcze ciągle w tym okresie powtarzania rozwiązań bardzo wielu, nie stworzyła jeszcze skutecznego systemu, który by pozwalał inwestować w nisze, które mogłyby konkurować ze światem. Nie ma nauki polskiej, jest nauka świata. Nie ma przedsiębiorczości, oczywiście może przedsiębiorczość lokalna, ale tak, nie chcemy jakoś nie rozmawiać, czy tej prawdziwej, która daje produkty globalne, ona wymaga całego systemu. I oczywiście brak tego systemu, który dzisiaj tworzymy. Próbujemy budować, tutaj pan reprezentuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mamy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, mamy jeszcze inne, mamy PNCM, który finansuje badania. Mamy wielu polityków, którzy mówią o konieczności bycia innowacyjnym, byśmy nie byli tylko krajem, który zarabia na taniej sile robotnej. Myślę, że mogli zapomnieć już, co to znaczy prawdziwa innowacja. Panie Kamil Emec, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Panie Kamilu, jeszcze dane przytoczę. Komisja Europejska w 2012 roku opublikowała listę 1500 najbardziej innowacyjnych firm. Nie było tam ani jednej polskiej. Dlaczego? Bo podobno polskie przedsiębiorstwa boją się ryzyka, bo te pieniądze są inwestowane oczywiście w projekty, które mogą się udać, ale nie muszą. Edison też wiele razy próbował, zanim wynalazł żarówkę. Dlatego też, tak jak mówił pan profesor, powielamy zachodnie rozwiązania, a słyszałam także, że my za innowacje uważamy taki oto fakt, kiedy wdrożymy jakąś innowację, którą wymyślili, wyprodukowali, stworzyli inni. To dla nas już jest wielki sukces, że potrafiliśmy ją zastosować. Wracając jeszcze do tego, o czym mówił pan profesor, sądzę, że jest bardzo istotne to, aby mieć świadomość tego, że nawet najwspanialszy, najdoskonalszy system, czy też rozwiązania, czy też wsparcie, czy to na szczeblu kraju, czy na szczeblu lokalnym, czy na szczeblu uczelni, no nie spowoduje lawinowego wzrostu innowacyjnych projektów, doskonałych pomysłów. To jest praca, która, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, musi być wykonana przez każdego z nas. Czyli wszystkie też, ale po prostu myślę, że musimy zrozumieć jako społeczeństwo, ja osobiście też się bardzo często z tym spotykam w licznych rozmowach na temat wynalazczości i innowacji, z tym, że po pierwsze innowacje możemy rozumieć w dwojaki sposób. Ten, o którym pani wspomniała, też jako innowację procesową, czy jakąkolwiek zmianę, która powoduje optymalizację pewnych procesów, przynosząc oczywiście przy tym pewne wymierne korzyści, czy to finansowe, czy inne. Natomiast nam bardzo zależy na tym, aby te innowacje, które się pojawią, a przypomnę, że o innowacji możemy mówić tylko wtedy, kiedy jest wdrożona, czyli nie kończymy na etapie pomysłu, aby to była właśnie polska myśl techniczna. My oczywiście są różnego rodzaju statystyki i zestawienia. No jeżeli wierzyć ekspertom z Oxford Economics, którzy robili taką analizę w zeszłym roku, to Polska ma szansę stać się jednym z czołowych eksporterów technologii, wyprzedzając m.in. Francję i Wielką Brytanię. Natomiast jest oczywiście pewien warunek sine qua non, czyli właśnie taki, że polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa zaczną inwestować we własne działy badawczo-rozwojowe. Tutaj pojawia się odpowiedź na to zadane przez Panią pytanie. Z raportu, który opublikowaliśmy w tym roku, przeprowadziliśmy go wspólnie z PWC, wynika, że duża rzesza przedsiębiorców, firm, i to zarówno tych dużych, jak i tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, już zrozumiała, bądź zaczyna rozumieć, że mogą nosić przewagę konkurencyjną tylko i wyłącznie w oparciu o innowacje, o właśnie prace badawczo-rozwojowe. I to jest serce naszej działalności. Chodzi o to, aby zwłaszcza teraz, w nowej perspektywie unijnej, gdzie mamy, no, niezależnie od tego, jak oceniamy stan obecny, myślę, że wszyscy się zgodzą, największe w historii środki na zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, ale właśnie tej dobrze rozumianej, czyli przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które będą ukierunkowane na wprowadzenie nowych produktów, usług, rozwiązań, nowych linii produkcyjnych. Faktycznie te pieniądze na takie pomysły i na taką prawdziwą innowacyjność pójdą, bo mam przed sobą kolejne badania dotyczące programu Innowacyjna Gospodarka. Był takowy. I Polska poprosiła Bank Światowy o ocenę 5 lat tego programu. I co powiedział Bank Światowy?
że nie wszystkie przedsiębiorstwa, które dostały wsparcie, były innowacyjne i że brakowało pytań przy dawaniu tych pieniędzy następujących. Czy projekt jest innowacyjny? Czy może mieć wpływ na gospodarkę? I czy należy do strategicznego obszaru gospodarczego? Sądzę, że fakt, iż w nowej perspektywie unijnej nie tylko Polska, ale cała Europa wyciągnęła wnioski, bo pamiętajmy, że tutaj w założeniach tych działań długoletnich na kolejne lata do roku 2020, a de facto 2022-2023, no pojawiły się zupełnie nowe, ostrzejsze kryteria wyboru projektu. I fakt, że w Rzeszy, a pamiętajmy, że to były tysiące projektów, które były realizowane i też cele poszczególnych działań były inne. Umówmy się, że te działania ukierunkowane na wspomożenie rozwoju przedsiębiorczości, na przykład w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, no też miały trochę inne założenia. Znaczy, nikt nie postrzega jako innowacji założenia sklepu online, bo to już nie jest innowacja. To już nie jesteśmy na tym etapie rozwoju, żeby to było rozwiązanie. To jest oczywiście pewna zmiana procesu. Panie Kamilu, czytałem też, że za innowacje uznawano takie zjawisko, które nie istniało, czy nie występowało na danym obszarze 2 lata temu, tak? Więc założenie sklepu online w miejscowości X, jeżeli się firma rejestruje, tak, w miejscowości X, to sklep online jest oczywiście globalny. To też można było uznać przygotowanie za innowacyjne. Dlatego my bardzo stanowczo mówimy, ogłaszając teraz konkursy dedykowane właśnie tej działalności badawczo-rozwojowej, że, i powiem to głośno i wyraźnie, to nie są łatwe pieniądze. To nie są pieniądze przeznaczone na podtrzymywanie działalności przedsiębiorstwa, czy też nawet, tak jak mamy w przypadku programu Demonstrator, na próbę pozyskania środków publicznych po to, żeby kupić sobie maszyny, czy też jakąś infrastrukturę. Nie. Tutaj te założenia są inne. I powiem tak. My nie boimy się, że nie wykorzystamy wszystkich środków z prostej przyczyny. Musimy je wykorzystać efektywnie, bo inaczej wszyscy, nie tylko ci konkretni przedsiębiorcy, ale po prostu każdy z nas okaże się w długiej perspektywie przegrany. Panie profesorze, to ja od razu dopytam do tego, co powiedział pan Kamil Emelce, bo czytałam wywiad z profesorem Markiem Kosakiem w Świątecznej Gazecie Wyborczej, co wymyśli chodnik. I on, pan profesor, bardzo potępił nasz sposób wydawania unijnych pieniędzy w poprzedniej perspektywie unijnej, tej na lata 2007-2013, twierdząc, że powinniśmy już wtedy pójść śladem Irlandii, która sama sobie zaostrzyła kryteria wydawania pieniędzy, one były te kryteria jeszcze ostrzejsze niż ordynowała Unia Europejska, po to właśnie, by dużą część tych środków przeznaczyć na innowacje, na kapitał ludzki, a nie na przykład na infrastrukturę, na którą Irlandczycy przeznaczali tylko 30% środków. A my, mówił w tym wywiadzie profesor Kozak, lejemy beton, stawiamy budynki, bo nam się wydaje, że wtedy te pieniądze są wydane w namacalny sposób. Widać. No więc też nie złożone wszystko jest i może rzekł. Otóż tak, jeżeli chodzi o sposób wydawania pieniędzy, on jest wybrany i w wielu miejscach słusznie. A to dlatego, że zrobiono, wydaje mi się, krzywdę, szczególnie systemowi, czy sposobowi wydawania środków unijnych, tworząc pewną presję wydatkowania, czasu wydania. Musimy wydać. Dwa, trochę brak pomysłów. Wreszcie trzy, ogromne rozproszenie. Prawdą jest, że wiele krajów, to nie tylko Irlandia, ale również Finlandia, ale również na przykład Rumunia, środki przeznaczane na badania i rozwój bardzo ograniczony sposób lokowały właśnie w murach, w laboratoriach, czy w infrastrukturze, głównie w infrastrukturze. Bo pamiętajmy, że jak skończą się pieniądze z Unii, to te infrastrukturę trzeba utrzymać. Oczywiście. Otóż trzeba pamiętać, że te środki adresujemy po trosze do środowiska akademickiego. Co by nie powiedzieć o tym środowisku? To jest jednak środowisko bardzo inteligentne, które znakomicie dostosowuje się do przyjętych kryteriów. W związku z tym, jeżeli jest bardzo dużo gotówki, żeby budować sobie kolejny laboratorium, to czemu nie? Gdzieś na świecie łączy się wydawanie pieniędzy z budową infrastruktury dla określonych projektów. Na przykład w Polsce wybudowano kilkanaście centrów nanotechnologii. Każdy z tych centrów to jest inwestycja na poziomie 20-30 milionów euro.
W żadnym z tychże centrów nie zagwarantowano środków na badania i na projekty czy programy, które będą w tych centrach realizować. Czyli niech się mury pną do góry. Dokładnie. Natomiast dla porównania Francuzi były ogromne centrum nanotechnologii polifonalnych. Inwestycje nie na poziomie 20 czy 30 milionów euro, a na poziomie 2 miliardów euro, ale towarzyszy temu pakiet programów i projektów badawczych również mniej więcej na tą samą kwotę. Innymi słowy, buduje się w sposób bardzo celowy tą infrastrukturę dla realizacji określonych działań, a my podzielimy na szybki, na szybki. To jest jedna sprawa. Druga sprawa dotyczy kwot. My zachwystujemy się tymi pieniędzmi, ale tych pieniążków jest bardzo mało. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kwotę, która została przeznaczona na badania i rozwój w Polsce w ubiegłym roku, to jest chyba, jeżeli się nie mylę, około 11,5 miliarda złotych, zamienimy sobie to na euro i porównalibyśmy tą kwotę z kwotami wydawanymi przez firmy na świecie. Oczywiście te 11,5 miliarda złotych to są pieniądze pochodzące zarówno z budżetu, jak i z Unii Europejskiej, jak i od prywatnych przedsiębiorców. To jest wszystko, co w Polsce ulokowano na te cele. I gdyby tak to razem nazwać firmę polską, to ta firma polska na tej liście firm inwestujących w badania i rozwój zajmie około gdzieś na poziomie mniej więcej 30-30 którejś pozycji. Dla porównania takie firmy o bardzo monokulturze, jak na przykład Toyota i Siemens, wydają rocznie na badania i rozwój około 6 miliardów euro. A myśmy wydali tylko 11. Czyli tych pieniążków jest niedużo. I tak większość pójdzie w drogie autostrady. Ale jeszcze innym problemem, ja mówię już o tych kwotach przeznaczonych na WebPlusa, jest jednak ogromnych rozproszeń. To znaczy, chyba zbyt mocno realizujemy to trochę na poziomie koncertu życzeń, czyli indywidualnych wniosków i pomysłów generowanych przez zespoły badawcze. To jak, panie profesorze, wierszu po skoczce. Temu dała, taki mamy wiele małych projekcików zamiast kilku dużych projektów. O ile, bardzo proszę mnie skorygować, o ile dobrze pamiętam, to w tej chwili Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje ponad 4000 projektów łącznie, ich będzie. Czy bardzo duże też na warunki polskich środka, którymi dzisiaj dysponuje, bo to jest kwota chyba gdzieś około do 5 miliardów w tym roku dojdzie, ale ich rozproszenie jest ogromne. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę, jeżeli się porównuje na przykład ten system, którym się zachwystujemy, amerykański, inwestowania w badania, a nawet europejski, to różnica jest taka, że w systemie amerykańskim jednak dominują zamówienia rządowe, które skupiają badaczy, zespoły badawcze dla realizacji jednak ważnych przedsięwzięć, czy to w zakresie rozwoju, podwoju kosmosu, czy opanowania bardzo wyrafinowanych technologii. Często sprzężone z wojskowością. Też, aczkolwiek w coraz mniejszym stopniu już dzisiaj, dlatego że bardzo wiele, tak jak to kiedyś dominowały technologie wojskowe, które przechodziły na rynek cywilny, dzisiaj zmienił się kierunek, już bardzo wiele cywilnych technologii się absorbuje dla wojska. Pan Kamil Metz. Sądzę, że wszystko oczywiście zależy od tego, w jaki sposób patrzymy na to, co się dzieje, gdyż rzeczywistość, jaka jest, każdy widzi, parafrazując klasyka. Natomiast pamiętajmy, że nie tłumacząc w żaden sposób, czy nie usprawiedliwiając tych działań, które po stronie przedsiębiorców, czy po stronie określonych zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe były niewłaściwe, trzeba pamiętać, że no jednak rzeczywistość się zmienia. I nie chodzi tutaj o przysłowiowe odczarowywanie, tylko o wyłapywanie tych procesów, tych zjawisk i tych zespołów, grup firm, a przypomnę, że jest ich coraz więcej, które jednak no, starają się tą rzeczywistość zmienić. Pan profesor słusznie zauważył, że te środki w porównaniu z tym, co jest wydawane w tak zwanych krajach zachodu, w firmach, gigantach, korporacjach międzynarodowych działających w tym obszarze, wydają się być skromne. Natomiast ja pozwolę sobie jednak na pewną retrospektywę, gdzie jeżeli spojrzymy na to, co się działo w roku 2012, czy też w roku 2011, no to sytuacja była jeszcze gorsza. I teraz pojawia się pytanie,
czy powinniśmy tylko i wyłącznie, przepraszam za kolokwializm, narzekać i snuć piękne plany, marząc o wspaniałej, świetlanej przyszłości, czy jednak poprzez wprowadzanie różnego rodzaju mechanizmów, zachęt, także wykorzystanie tych środków publicznych, które są dostępne, starać się na tę rzeczywistość wpływać. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju obecnie pracujemy nad ustanowieniem kolejnych programów sektorowych. W chwili obecnej funkcjonują już dwa takie programy. Jeden dedykowany branży medycznej Innomed i drugi dedykowany branży lotniczej, czyli tym dwóm branżom, których akurat no, naprawdę mamy czym się pochwalić. I to nie tylko w medycynie podobnie. Proszę pamiętać, że my często nie pamiętamy, że wiele tych innowacyjnych produktów, rozwiązań powstaje w polskich firmach, nawet jeżeli one nie trafiają na polski rynek. Co samo w sobie złe nie jest, bo korzyści odnoszą wszyscy. Natomiast te programy, które ustanawiamy, a liczba tych programów będzie rosła, czyli te programy sektorowe, to jest właśnie takie działanie, którego wszyscy oczekujemy i wszyscy gdzieś pod skórą pewnie czują, że chcieliby tych konkretów. To są programy, które są ukierunkowane na realizowanie takich projektów badawczo-rozwojowych, które wynikają z zapotrzebowania danej branży, danego sektora, ale opierają się, jak słusznie zauważył pan profesor, na racjonalnych przesłankach. Czyli w przypadku, w którym zgłasza się branża X i przedstawia pewien koncept życzeń, mówi tak, będziemy innowacyjni, świetnie, to wszystko zrobimy, tylko dajcie pieniądze, to my na to się nie godzimy i godzić się nie możemy z tej prostej przyczyny, że te działania, kierowanie tych pieniędzy publicznych w połączeniu z pieniędzmi prywatnymi, których szczęśliwie z roku na rok właśnie na B plus R jest coraz więcej, muszą służyć osiąganiu pewnych konkretnych celów. Natomiast wracając jeszcze do kwestii tego, czy tak naprawdę mury pną się do góry. Poprzednia perspektywa finansowa i nie mnie oczywiście to oceniać, opierała się na nieco innych założeniach. My głęboko wierzymy, że te kryteria, które zostały wyśrubowane teraz w tej nowej perspektywie, pozwolą nie tylko uniknąć tych błędów z przeszłości, ale także wpłyną na lepsze postrzeganie i lepsze zrozumienie dla korzyści, jakie odnoszą przedsiębiorcy pracujący z naukowcami. Ja bym miała takie dwa zarzuty. Jak oczywiście laik, który nie jest zaangażowany w proces wydawania tych pieniędzy, ale jest obserwatorem tej rzeczywistości, że po pierwsze budujemy rzeczy, które są absolutnie nikomu niepotrzebne w danym miejscu, na przykład lotniska w małych ośrodkach, niektóre nawet nie rozpoczęły działalności. Ale są ambitne, szczególnie są ambitne i prestiżowe dla lokalnej władzy, która może przeciąć wstęgę, się czymś pochwalić. Drogi donikąd, albo jakieś fragmenty, odcinki dróg, ale też kiedy rozmawiam ze znajomymi na uczelniach, to oni skarżą się na to, o czym mówił pan profesor, czyli że powstaje jakieś laboratorium, które albo nie działa, albo będzie działać tak długo, dopóki będą te pieniądze z perspektywy unijnej. A ta perspektywa za chwilę, naprawdę czas szybko leci, wszyscy wiemy to po sobie, za chwilę się skończy i zostaną tylko gigantyczne koszty, czego doświadczała Hiszpania budująca i lotniska, i autostrady. Lotnisk nikt nie startuje, nikt na nich nie ląduje, a autostradami najczęściej nikt nie jeździ. Podobno pociągi też jeżdżą przez Hiszpanię puste na niektórych trasach. Ja proponuję jednak, i myślę, że pan profesor się zgodzi, wrócić na nasze podwórko, czyli ten świat pracy. No to już mam taką analizę. Wydatki na badania i rozwój względem PKB 3 razy niższe od unijnej średniej, a ponieważ poziom PKB też mamy niższy siłą rzeczy od zamożniejszych krajów, to okazuje się, że te wydatki na badania i rozwój są niższe nawet 5 albo 6 razy. Oczywiście, natomiast statystyki mają to do siebie, że można prezentować je w dowolny sposób. To jest tę prawdę znamy, natomiast to jest rzeczywistość, z którą oczywiście musimy się zmierzyć. My głośno o tym mówimy, że te wydatki są cały czas za małe. Także z tego względu, że wzrost tych nakładów ze strony sektora prywatnego, a tak jak słusznie zauważył wcześniej pan profesor, no w wielu państwach Zachodu, które są nieporównywalnie dalej od nas, to sektor prywatny napędza innowacyjność gospodarki, wykładając na to pieniądze. Natomiast jeszcze kończąc kwestię tego, co się dzieje. No, oczywiście
można zgadzać się z krytykami, że nie wszędzie te inwestycje były zasadne i te opinie są powszechnie znane. Natomiast z drugiej strony spotykamy się też z takimi opiniami ze strony przedstawicieli dużych koncernów, czy też firm, które chciałyby inwestować w obszar B+L w Polsce, że kilka lat wstecz nie mieli partnerów, z którymi mogliby podjąć taką współpracę właśnie z tego względu, że brakowało tego zaplecza i infrastruktury badawczo-rozwojowej. Natomiast absolutnie się zgadzam z tym, że wszędzie tam, gdzie te inwestycje powstały, no, rolą zarządzających, czy to na szczeblu danego konsorcjum, danej uczelni, danego parku naukowo-technologicznego, miasta, województwa, czy też w końcu kraju, konieczny jest ten wspólny wysiłek, aby z tego w mądry sposób skorzystać. I my, kończąc tę może nieco długą myśl, takie działanie też podjęliśmy, dlatego że w naszym programie, który może tajemniczo i bardziej się kojarzy z grami komputerowymi, nazywał się Sims, wysłaliśmy polskich menadżerów, naukowców zarządzających tą infrastrukturą naukowo-badawczą na szkolenia także do Stanów Zjednoczonych, do IBM, do Niemiec, do Frankofera, właśnie po to, aby nie tylko patrzyli, jak te mury pięknie wyglądają, ale potrafili nimi w mądry sposób zarządzać. Wróćmy, panowie, jeżeli panowie pozwolą, to będzie już pytanie do pana profesora i oczywiście pan profesor będzie mógł się do wszystkiego odnieść, do tego prywatnego sektora biznesowego, czyli dlaczego oni nie są innowacyjni, bo też sprawdziłam inne badania, które są, oczywiście dalej statystyka. Nie wiem, czy to są proste wymówki, ale polscy przedsiębiorcy mówią tak, że przeszkadza im w byciu innowacyjnymi walka z biurokracją, 81%, niedostateczna ochrona prawa własności intelektualnej, 63%, no i kapitał, a właściwie brak tego kapitału, to niemalże 1/4, 23%. No więc po kolei, może do tych ostatnich danych, o których pani wspomina, oczywiście podnoszą przedsiębiorcy brak kapitału, znaczy sytuacje, w której brak kapitału, jednocześnie, jak wiemy, na ich kontach są zgromadzone ogromne kwoty sięgające 100 kilkudziesięciu miliardów złotych, dlatego że sposób inwestowania jest w Polsce, a przynajmniej w gronie przedsiębiorstw, jest jakby zwyczajowo oparty na własne środki. To zdolność do ryzyka i zaciągania kredytu jest bardzo ograniczona, ale trzeba wrócić jeszcze do poprzedniego pytania. Otóż zadała pani pytanie, no dobrze, ale te środki może rosną statystycznie, to jednak są strasznie małe. Są bardzo małe, w związku z tym wydaje się, że efektywność ich wydatkowania jest sprawą absolutnie kluczową. To nie wolno ich rozpraszać, tylko trzeba skupić na rzeczach naprawdę ważnych i wreszcie. Te kolejne mutacje, a to będziemy konsorcja, a to będziemy klasy, a to będziemy przedsiębiorcy, w moim przekonaniu są działaniami trochę zastępczymi. Znaczy, myśmy powinni finansować przedsięwzięcia te, które są najlepsze, te najbardziej efektywne, te, które dają szansę na prawdziwe wdrożenie, a nie to, czy ten beneficjent, czy wnioskodawca się nazywa przedsiębiorca, czy jest przedstawicielem Instytutu Branżowego, dokładnie, czy ma fantazję, czy ładnie napisał wniosek. Z tym wydaje mi się, że w Polsce mamy kłopot. Po pierwsze, czyli z oceną... To chyba, panie profesorze, taki podobny kłopot, jak z tym, co ma być symbolem naszego kraju. Też nie potrafimy od lat sobie z tym poradzić, tak? Albo ilość znaków jakości, których mamy ogromnie, ogromnie wiele i organizacji, które te znaki nadają. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa związana jest z pewną strukturą polskiego przemysłu, którą wolno zapominać. Otóż w Polsce dominują mikroprzedsiębiorstwa. Wiemy o tym, że te przedsiębiorstwa kilkunastoosobowe nie mają potencjału do tego, ażeby współfinansować badania. I to jest zjawisko normalnie występujące we wszystkich gospodarkach. Natomiast co jest charakterystyczne dla Polski? To, że te mikro nie przekształcają się w niedługim czasie w średnie i nie rosną. Wszędzie na świecie jest to pewien proces, a mianowicie z mikro rośnie do średniego, oczywiście jakaś część ginie po drodze, przestaje funkcjonować. A jakie są u nas bariery, że ten proces się nie dokonuje? No właśnie, między innymi ta działalność, o której wspominałem wcześniej, a mianowicie imitacyjność. Wreszcie kolejny parametr, który wydaje mi się też jest strasznie ważny. Otóż dobrze jest uczyć się na doświadczeniach innych. Analiza doświadczeń, czy to nawet amerykańskich, gdzieś z okresu lat 80., czy koreański, gdzieś tam
z końca ubiegłego wieku. Czy wielu innych państw mi się udało przejść przez tą barierę angażowania przemysłu, wskazuje jednoznacznie, że tak długo państwo nie przeznacza na badania i rozwój wielkości PKB na poziomie mniej więcej 1% PKB, tak długo przedsiębiorcy nie zaczynają postrzegać działań państwa jako tych prorozwojowych, do których można bez, no, z jakimś mniejszym ryzykiem przystąpić. To herezję pan teraz mówi. Musielibyśmy dać połowę tego, co mamy dawać na armię. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Chcę powiedzieć, że jeszcze jest gorzej, a mianowicie te państwa, które odnoszą sukcesy w zakresie know-how, w zakresie prawdziwych innowacji, lokują na badania i rozwój, a głównie na naukę, budżety mniej więcej porównywalne z budżetami na obronność. Czyli a u nas naukę i kultura na wstępnym końcu. Niestety tak jest. Czyli krótko mówiąc, i kwoty, i sposób, i działania inne jeszcze. Przedsiębiorcy oprócz tych cytowanych przez panią jakby oczekiwań ze strony państwa również bardzo często wynoszą kwestie opodatkowania i systemu podatkowego, który by sprzyjał właśnie inwestowaniu w badania i rozwój. Ale teraz są zmiany zgłoszone przez pana prezydenta, tak? Przedsiębiorstwa, które będą ułożyć na badania i rozwój, będą miały i ulgi podatkowe, i szanse na zwrot najczęściej pieniędzy. Ale chcę powiedzieć na końcu tej sekwencji dotyczącej przedsiębiorców, chcę powiedzieć, że nie ma co się obrażać na przedsiębiorców. Przepraszam za to, że mówię obrażać. Oni po prostu się zachowują niezwykle racjonalnie, dlatego że oni potrafią, mają tą zdolność, że potrafią przeliczać wszystkie własne inwestycje, własne zaangażowanie na pieniądze. Co jest pochodną tej struktury przedsiębiorców? Jest to, że w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów, które odnoszą sukcesy na polu badań i rozwoju, mają bardzo niski współczynnik zatrudnienia badaczy w przemyśle. W Polsce on jest na poziomie tam gdzieś 15% poglądu, ogółu badaczy, głównie nazwijmy ich, natomiast w krajach zachodnich, tych, które odnoszą sukcesy, to sięga nawet 70%. W Polsce 70% jest badaczy zatrudnionych na uczelni, a tam 70% w przemyśle. No tak, jeszcze mamy problem, że uczelnie nie współpracują dobrze z biznesem, a biznes z uczelniami. Tego sprzężenia zwrotnego nie ma. Tak jest na całym świecie. Tak jest na całym świecie. Te dwa światy rządzą się nieco innymi prawami. Uczony chce badać dokładnie, chce to zrobić porządnie. Jest tak wielka... Co przedsiębiorca chce mieć szybko? Jest taka przypowiastka o jednym z wybitnych fizyków, którego premier jakiegoś rządu pytał, co pan robi, on mówi, że nie będzie tłumaczył, bo i tak pan premier nie zrozumie. Natomiast na pewno to jest coś, co w momencie, w którym zostanie zaaplikowane i pojawi się w formie produktu, na pewno będzie przyniosło podatki i będzie pański budżet rósł. Więc to tak wygląda. No to są dwa światy, które musi istnieć parcie z obu stron i mechanizmy rynkowe, które będą je... Panie Kamilu, ad vocem czy idziemy dalej? Ad vocem sądzę, że bardzo istotna kwestia, którą tylko lekko dotknęliśmy. Pan Czesław wspomniał także o istotnych brakach, jeśli chodzi o know-how i w ogóle umiejętności korzystania z tego, co mogą wnieść zespoły badawcze w rozwój poszczególnych firm. To jest, jeżeli spojrzymy na przykłady takich polskich firm, które, przypomnę, rodziły się w okresie transformacji, zaczynając praktycznie od zera, bo większość zakładów, które w owym czasie istniały, upadało, było w bardzo złym stanie. No, firmy takie jak Solaris, Pesa, i tu nie chodzi o zachwycanie się tymi dwoma przykładami, bo takich firm w Polsce jest więcej. Natomiast to są bardzo dobre przykłady na to, że przy mądrym zarządcy, przy dobrym zaplanowanym działaniu ukierunkowanym właśnie na inwestowanie w te prawdziwe innowacje. Przypomnę, że obie te firmy nie tylko nawiązały współpracę z uczelniami czy też jednostkami badawczymi, które w regionie mogły ich wesprzeć, ale zainwestowały, i to jest, zdaje się, ich klucz do sukcesu, we własne potężne działy badawczo-rozwojowe, wzorem właśnie tych najlepszych praktyk, które mają miejsce na świecie. Dwustosobowy w Solarisie podobnie, co nie zmienia faktu, że te uczelnie, które widzą możliwości
realizacji dobrych projektów badawczych, zawsze w tego typu firmach znajdą partnerów. To są rzeczy, które często my myślimy o innowacjach jako o tych wielkich, przełomowych odkryciach, gdzie kojarzą nam się z gadżetami czy aplikacjami, a czasami, podam taki przykład, bo to był jeden z projektów u nas realizowanych, fakt, że zespół badaczy z Politechniki opracuje pewne elementy minimalne nawet, jeśli chodzi o elektronikę czy system klimatyzacji dla pojazdu niskopodłowego, powoduje, że firma odnosi ogromne korzyści, bo staje się nieporównywalnie bardziej konkurencyjna i może rywalizować globalnie. To są czasami rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, bo wsiadamy do autobusu, wsiadamy do tramwaju, mówimy o fajnie, a to jest wszystko zawsze praca zespołu naukowców, inżynierów. Natomiast ten know-how w wielu firmach po prostu nie istnieje i niezależnie od tego braku skłonności do ryzyka, bo to jest największe wyzwanie, no nawet w sytuacji często spotykamy się z takimi opiniami tych przedsiębiorców, którzy byliby być może skłonni, zachęceni jakimiś formami wsparcia zainwestować, pytają po prostu jak. I tu jest też ogromna rola, po pierwsze, edukacji, która także jest ukierunkowana w stronę przedsiębiorców, czy to w formie naszej oferty skierowanej właśnie na budowanie tych kompetencji wśród przedsiębiorców, ale także pozyskiwanie partnerów w postaci inwestorów. Ja myślę, że pan profesor także się z tym zgodzi, że wiele z tych państw, które odniosły spektakularny sukces, Izrael, myślę, jest idealnym przykładem z tego względu, że mało kto wie, że na początku lat 90. Izrael był w bardzo podobnej sytuacji, jak jest obecnie Polska. To znaczy miał całkiem niezłe zespoły badawcze, całkiem przyzwoitą infrastrukturę badawczo-rozwojową, ale nie odnosił sukcesów na polu komercjalizacji prac B+. I dopiero uruchomienie rządowych programów, postawienie właśnie na rządowy program JOZMA, budowanie tej kultury innowacyjności, startupów, rozkręcania różnego rodzaju projektów, oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, spowodował, że ten potencjał, który gdzieś tam był ukryty, został wykorzystany. Czemu towarzyszyło także, co w Polsce, no na razie obserwujemy pewnie w bardzo nielicznych przypadkach, towarzyszyło przechodzenie pracowników sektora nauki, właśnie ze świata nauki, ze świata akademii, do świata biznesu. I to jest ten kierunek, którym powinniśmy podążać. Myślę, że można, jeżeli można, to oczywiście przykład CR jest dobrym przykładem, pod warunkiem, że weźmie się pod uwagę jeszcze parę elementów. Pierwsze to, że kapitałowo wszystkie praktycznie biorąc firmy innowacyjne w Izraelu są bardzo silnie związane z firmami amerykańskimi. W związku z tym natychmiast występuje bardzo silne ssanie i tam jest kapitał, który potrafi aktywnie wchodzić w tego typu przedsięwzięcia. I historia polskiej nauki powojennej, badań, rozwoju jest trochę historią niewypłacalnych szans. Pojawiały się od czasu do czasu bardzo ciekawe rozwiązania, które oczywiście na miarę naszych możliwości były jakieś wspierane przez państwa, ale w tak ułamkowym procencie, że oczywiście nie dawało to żadnych szans na sukces. Tak się stało z niebieską optoelektroniką, z niebieskim laserem, można jeszcze parę innych przykładów. No i jeszcze jest taka książka poświęcona, niedawno się ukazała na rynku, poświęcona startupom właśnie w Izraelu, gdzie między innymi element niesubordynacji w armii izraelskiej jest wskazywany jako źródło kreatywności, przedsiębiorczości, ponieważ wszyscy przez to wojsko przechodzą, tam się nauczyli być nieposłusznymi, być kreatywnymi i w związku z tym mogą się potem wyżywać. Także oczywiście trzeba korzystać z dobrych wzorców, natomiast to nie znaczy, że w naszych realiach. U nas jest, skoro już wspomniano o kapitale, jest problem właśnie dostępności środków. Oczywiście Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest tym elementem bardzo aktywnym na tym polu, aczkolwiek, tak jak mówiłem, w moim przekonaniu zbyt rozproszonym sposobie dystrybucji tych środków. Przypomnę, że miałem przyjemność tworzyć to centrum przed laty i ono powstało dla realizacji dużych projektów badawczych zwanych programem strategicznym. Dopiero potem w wyniku kolejnej nowelizacji nastąpiła zmiana ustawy o centrum i nastąpiło rozproszenie już dzisiaj znaczące. Wracamy do starej dobrej zasady, żeby dać mało, ale jak największe beneficjenty. Tak, no niestety, ale drugą rzeczą, o której trzeba wspomnieć, żeby już spróbować rzeczywiście zdiagnozować system,
To jest sprawa jednak zamożności, po prostu jest społeczeństwo. Dlatego, że z wszystkich systemów, w których dobrze funkcjonuje rozwój know-how, powstawanie startupów, istotną rolę odgrywają aniołowie biznesu, odgrywają fundusze venture capital i wiele innych czynników, które uczestniczą w tym procesie, które mają swoje miejsce w procesie finansowania badań, które mają różne poziomy ryzyka, które są akceptowane i które uzupełniają wsparcie państwa czy udział firm, dużych przedsiębiorstw w tym całym procesie. Ten segment Polski i co bardzo szczątkowy sposób. To skoro pan profesor wywołał zamożność społeczeństwa, to jeszcze jeden na koniec taki cytat innowacje pojawiają się tylko wtedy, gdy praca jest wydrowa, bo trzeba gdzieś mieć zysk. Dopóki w Polsce mamy pełną siłę robotną, przedsiębiorcom nie opłaca się inwestować w poszukiwanie innowacji. Polska gospodarka nigdy nie była innowacyjna i dalej Jansowa przytacza stary, ale dobry przykład, jak szlachta produkowała zboże na eksport, gdy inni mieli coraz większą wydajność z hektara, czy w czym to się tam mierzyło w dawnych czasach, to my ciągle masowo, bo chłop, tania siła robota, chłop pęszczyźniany, bo dostępne ziemi było dużo, najwyżej potem się właśnie pęszczyzny dołożyło, więc tych innowacji nie poszukiwano i teraz trochę jest podobnie. Ale ja myślę, że mimo wszystko trzeba być optymistą. To znaczy, po pierwsze, mamy naprawdę bardzo zdolny w Polsce ludzi. Przykłady przytoczone na początku naszej rozmowy pokazują, że rzeczywiście są bratni i że wiele rzeczy powstaje ciekawych, nowych. Problem taki, aby umieć to zagospodarować, żeby nie zajmować się wszystkim, żeby zajmować się tymi rzeczami, gdzie rzeczywiście potrafimy niszowo osiągnąć sukces globalny, bo dzisiaj nie ma sukcesu lokalnych. Dzisiaj trzeba być po prostu najlepszy. Pamiętam kiedyś przed laty, mając zaszczyt witania gdzieś tam na lotnisku wicepremiera Turcji, pamiętam z jaką radością mówił mi, że w tym Airbusie to oni będą robić tam tą lotkę tam gdzieś na końcu tego samolotu, bo to Turcja weszła w ten obieg europejskiego przemysłu lotniczego i oni będą to robili. I my musimy zacząć bardzo pragmatycznie myśleć. Nie możemy zajmować się wszystkim. Powinniśmy robić to, co potrafimy najlepiej i w czym będziemy potrafili konkurować ze światem. A czy my już wiemy, panie Kamilu, w czym jesteśmy najlepsi i będziemy mogli konkurować? Czy dopiero szukać? Oczywiście nie mniej odpowiadać na to pytanie, mogę tylko wskazać, jakie są obszary wyznaczone chociażby na poziomie krajowym w ramach inteligentnych specjalizacji. Natomiast ja jednak wróciłbym do tego pytania, które zadałem wcześniej w naszej rozmowie. To znaczy, czy tak naprawdę polscy naukowcy, polscy przedsiębiorcy są w stanie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym chcą opierać swój dalszy rozwój. Dlatego, że tak jak słusznie pan profesor zauważył, możemy z jednej strony utrzymywać pewnego rodzaju status quo, odnosić z tego pewne krótkoterminowe korzyści, czyli będą cały czas w tej kulturze imitacji, naśladownictwa, no jakichś nieznacznych zmian, ale zapewne opartych na tych innowacjach procesowych. Natomiast kluczowe będzie to, abyśmy niezależnie od tego, jakie powstają plany rozwoju, żeby każdy reprezentujący daną dyscyplinę czy dziedzinę faktycznie realizował te projekty, w których no nie tylko czuje się najmocniejszy, ale ma odpowiedni ku temu potencjał, zasoby i środki. I na zakończenie chciałbym powiedzieć, że polecam każdemu z Państwa prześledzenie historii tych polskich produktów i marek. To są historie nie sprzed 15 lat, to z ostatnich lat, które nie mogły wejść na rynek polski z racji tego, że po prostu rynek nie był gotowy jeszcze do pewnego rodzaju innowacje. Odniosły sukces za granicą, a teraz do Polski wracają. Tu możemy mówić o projekcie, który był realizowany przez naukowców z Merich Algorithmics, o absolwentach krakowskich uczelni, którzy technologię beaconsów z sukcesem rozwijali w Stanach. Przykładów różnych. Natomiast kluczowe jest to, aby niezależnie od tych pojedynczych projektów, w tych konkretnych obszarach skupiać się na... Zachowywać się też racjonalnie. Dokładnie. Takim przykładem nieracjonalnie zachowanie się wszystko, co się dzieje wokół grafenu.
gdzie nagle możemy usłyszeć, że ponem Rosjanie, mimo że Rosjanie otrzymali nagrodę Nobla, że to oni nam ten graf wykładli. Bo Rosjanie, owszem, ale pracujący od wielu, wielu lat. Tak, już ale słyszymy, że nas pozbawili tego grafa, no, gdzie oczywiście nijak się nie da. Rozpraszamy te badania. Tak, to wyjaśnimy, panie profesorze, że nie my grafen żeśmy wynaleźli i wymyślili, ale my Polacy wymyślili metodę produkcji przemysłowej grafenu, co obniżyło znacznie koszty jego pozyskiwania. Tak, pani twierdzi, dobrze, ale... No niech już tak zostanie optymistyczny, co oczywiście jest tylko półprawdą, dlatego że inni też to robią. Tak, to jest jedna z wielu. I robią, jest to jedna z wielu wersji powtarzanych również w mediach. Robią inni to nie gorzej od nas. Oczywiście dobrze, że uczestniczymy w tym procesie, dobrze, że mamy pomysły na to, jak to wykorzystać. I byłoby dobrze, gdybyśmy się skupili na jednej, dwóch aplikacji z ogromną ilością potencjalnych aplikacji i tam skupili swój wysiłek, tam gdzie jesteśmy najlepsi, osiągnęli sukces w tym zakresie, a niekoniecznie pozostali na tym etapie powtarzania przez wiele, wiele lat. Profesor generał Bogusław Smulski, był rektor Wojskowej Akademii Technicznej, Kamil Melcer, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Bardzo panu dziękuję za tę bardzo późną wieczorną dyskusję. To, co najlepsze w TOK FM. Skąd ten pomysł, by na dworcu grać w grę planszową? Chcieliśmy zmienić wizerunek tego miejsca. Mamy licznik czasu, który jak przeniesiemy, tak? Spada. 5 sekund mija. 5 sekund mija. Pan zagra z panią, tutaj pasażerką? No właśnie tłumaczę, jak zagrać. A to za pan? Ktoś taka dla dzieci wygląda na spostrzegawczość. Gry planszowe rozwijają, łączą ludzi. Na smartfonie można poznać bardzo dużo ludzi. Ale niestety nie można poznać ich w tak zwanym realu. Znakomity pomysł, z tym, żeby za mało ludzi przyszło, wie pan. Może to nie jest pora wjazdu w autobusu. Co dałeś? Powtarzam, co słyszę. Przegrałam. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Historia muzyki według radia Złote Przeboje. Rok 1978. Na początku tego roku średnia płaca wynosi ponad 4300 zł, a propaganda sukcesu pomału dobiega końca. W telewizji możemy oglądać pierwszy odcinek serialu Noce i Dnie z Jadwigą Barańską i Jerzym Bińczyckim w głównych rolach. W miejscowości Emilicin mieszkańcy podobno widzą lądowanie UFO, co zostaje upamiętnione stosownym pomnikiem, który zresztą stoi tam do dziś. W grudniu zaczyna się zima stulecia, ale zanim ona się zacznie na dobre, to wiosną 1978 roku powstaje zespół Baim i na festiwalu w Opolu podbija tamtejszy amfiteatr tą piosenką. Na świecie z kolei karierę zaczyna grupa Duran Duran. Świat przychodzi ta artystka, czyli Nelly Furtado, dziś jedna z najpopularniejszych piosenkarek, która pierwsze kroki na estradzie stawiała już w wieku 7 lat. Historię muzyki przygotowują dziennikarze Radia Złote Przeboje. Co się stało, to się nie odstanie, ale warto wiedzieć, o co chodziło. Audycja Co się stało? W poniedziałku do piątku po 16.40. Co się stało? Polecam i zapraszam. Maciej Zakrocki. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To już czwartek, 20 sierpnia, właśnie minęła północ. Informacje TOK FM. Wojciech Kowalik. Dziś decyzja prezydenta, co z dodatkowymi pytaniami do referendum. Oskar Pistorius zostanie w więzieniu, nie zamieni celi na areszt domowy. W informacjach też Bigiel, Zajzajer, Szwindel i Majher, czyli Stola Płuckich Bałut. Wieczora.
mamy się dowiedzieć, jakie będą losy wniosku o rozszerzenie planowanego na 6 września referendum o kolejne pytania. Swoją decyzję ma ogłosić w telewizji prezydent Andrzej Duda. Wniosek, który złożyła w procesie prezydenckim kandydatka PiS-u na premiera, a Szydło zakłada, że Polacy mieliby odpowiadać dodatkowo na pytania o wiek emerytalny, 6-latków w szkołach i prywatyzację lasów państwowych. Prezydent we wtorek spotkał się z Beatą Szydło, szefem Solidarności, Piotrem Dudą, Tomaszem i Karoliną Elwanowskimi oraz organizatorami akcji na rzecz referendum w sprawie lasów. Po spotkaniu z sygnatariuszami wniosku o rozszerzenie referendum zadeklarował, że w tym tygodniu podejmie decyzję w tej sprawie. Turecka policja zatrzymała 2 mężczyzn podejrzanych o wszczęcie strzelaniny w okolicach jednej z największych atrakcji turystycznych Stambułu, Pałacu Dolmabahçe. Sąsiaduje on z wieloma ważnymi instytucjami publicznymi, w tym ze stambulską siedzibą szefa tureckiego rządu. Agencja Dogan podała, że celem napastników byli policjanci stojący przed wejściem do pałacu. Od miesiąca Turcja jest w stanie podwyższonego pogotowia po ogłoszeniu wojny z terrorem. Jest ona wymierzona zarówno w bojowników państwa islamskiego, jak i rebeliantów z partii pracujących Kurdystanu. Oskar Pistorius, skazany na 5 lat za nieumyślne zabójstwo swojej partnerki, nie wyjdzie jutro z więzienia. Taka jest decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości RPA. Tym samym sportowiec nie zamieni celi po 10 miesiącach odsiadki na areszt domowy. Resort podkreślił, że decyzja o zamianie więzienia na areszt domowy była przedwczesna i nie miała podstawy prawnej. Tymczasem prokuratura odwołała się od wyroku na Pistoriusa. Uważa, że popełnił on morderstwo, za które powinien otrzymać co najmniej 15-letni wyrok. Słuchasz informacji TOK FM. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie pogrążona w żałobie po śmierci 28-letniego policjanta. Zginął na służbie. Sebastian Wierciak. Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek wieczorem. Po zgłoszeniu o napadzie rabunkowym w kiosku dyspozytor wysłał na miejsce będących najbliżej 2 policjantów na motocyklach. Jednemu z nich na ulicy Przestrzennej drogę zajechał kierowca osobówki. Relacjonuje Przemysław Kimon z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To był 28-letni policjant w służbie od 4 lat. Pozostawił żonę, 2 dzieci. Zginął jadąc na sygnał, na interwencję na motocyklu. Dzień później wieczorem na ulicy Nowoprzestrzennej po zderzeniu z osobówką zginął 61-letni motocyklista. Jego pasażerka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. W tym roku na Pomorzu Zachodnim zginęło już 16 motocyklistów, prawie 2-krotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Przed 1 września szkoły spieszą się z zakupem darmowych podręczników. W tym roku dostaną je uczniowie klasy 1, 2, 4 i 1 klasy gimnazjum. Podręczniki mają być w szkołach najpóźniej w 1 tygodniu września, zapewnia reporterkę TOK FM Marzena Tucholska z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Ministerstwo nas zapytało się, kiedy podręczniki będą dostępne w szkołach i my takie same zapytanie skierowaliśmy do szkół, czy te podręczniki będą dostępne w tym terminie. Otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że te podręczniki będą zapewnione, więc no nie mamy na dzień dzisiejszy sygnału, że dzieci nie będą miały tych podręczników. No może być jedynie problem, jeżeli dziecko przejdzie ze szkoły może do szkoły, tak? Książki będą służyć 4 rocznikom uczniów. Zgodnie z reformą już za 2 lata darmowe podręczniki mają dostać wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. Bałuty, najsłynniejsza dzielnica Łodzi, obchodzi 100. urodziny. Pierwsze wzmianki o wsi Bałuty pochodzą co prawda już ze średniowiecza, ale oficjalnie częścią Łodzi zostały w 1915 roku. Justyna Tomaszewska z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana przekonuje, że urodziny dzielnicy to niepowtarzalna okazja do poznania jej na nowo. A w ramach obchodów rocznicy powstanie także słownik Gwary Bałuckiej. Słownik w czasie pracy ewoluował, bo okazuje się, że bałuty to nie tylko te słówka, które kojarzymy z bałutami, czyli właśnie bigiel, zajzajer, szwindel, czy bałuciusz, doliniarz, majcher. Ale to są powiedzonka, które tutaj są nadal żywe, takie jak Beskija i Noża nie podchodzi do bałuciarza. W warsztatach i wykładach dotyczących historii bałut można brać udział do końca września. Pogoda. Dziś odpoczywamy od upałów, choć w całym kraju ładna pogoda, wszędzie dużo słońca. Na północy 23 stopnie, 24 w centrum kraju i w Małopolsce, do 25 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Dzień dobry. Piotr Kraśko ze Poranek Radia TOK FM. O 7.20 będzie z nami Elżbieta Kruk, Prawo i Sprawiedliwość.
Sprawiedliwość, potem 8.40 Anna Mucha, rzeczniczka sztabu wyborczego PO. Komentatorami o 8.00 będą Jadwiga Sztabińska-Wawrzyniec-Smoczyński i Sławomir Sierakowski. Teraz opowiem Państwu o tym, co w dzisiejszych gazetach. Bardzo podoba mi się okładka tego numeru Polityki, bo na niej jest to, co jest naszą absolutną specjalnością, czyli parawan na plaży. Przyznaję, że w czasie wakacji ze sprawą miłości moich dzieci do Messiego byliśmy parę dni w Barcelonie. I tamte plaże mają 8 kilometrów, ale z jakim smutkiem się na nie patrzy, z jaką rozpaczą, jak ci Hiszpanie nie mają pojęcia, co na plaży jest najważniejsze. Tam w ogóle nie ma parawanów. Gdyby więcej tam nas przyjechało, to nauczylibyśmy Hiszpanów tego, jak powinna wyglądać porządna plaża. A tam żadnych parawanów, natomiast my w specjalności parawaningowej jesteśmy absolutnie mistrzami świata, o tym też pisze Polityka, jak spędzamy wakacje. No, ale jest też tekst poświęcony polityce i to z bardzo ciekawą obserwacją. Tekst Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki, Ruchomy cel. A choć jest dość szokujące wyniki sondaży, które są dość niezmienne od paru przynajmniej tygodni. Polska polityka, kiedy się patrzy przez nią na sondaże, wygląda absurdalnie. Od wielu tygodni PiS wyprzedza Platformę o około 10 punktów procentowych. Wcześniej wyraźnie ponad, teraz czasami nawet mniej. Ale przewaga, mimo zmniejszenia dystansu, jest duża i niebudząca wątpliwości. Także bukmacherów, którzy obstawiają zwycięstwo partii Kaczyńskiego w nadchodzących wyborach parlamentarnych. A jednocześnie, już drugi miesiąc z rzędu, respondenci badań na pytanie, kto byłby lepszym premierem, ponad Beatę Szydło stawiają Ewę Kopacz. I ta przewaga wzrasta. Jeszcze w lipcu było to 39% do 36% na korzyść Kopacz, a w sierpniu 42% do 36%. Ktoś może powiedzieć, że pani premier jest po prostu bardziej znana, ale w czerwcu w tym samym rankingu wyraźnie wygrywała Beata Szydło. Gdyby spojrzeć na te wyniki, literalnie znaczyłoby to, że wyborcy życzą sobie rządu PiS, ale z Ewą Kopacz jako premierem. No też sporo oczywiście o polityce w dzisiejszych gazetach. Jest bardzo ciekawy komentarz Jacka Niesienkiewicza w Rzeczpospolitej. Kandydat na prezydenta Andrzej Duda i Andrzej Duda prezydent Rzeczpospolitej wydają się dzisiaj dwiema zupełnie innymi osobami. Drugi zapomniał o tym, co mówił pierwszy. Pierwszy zapowiadał rzeczy, z których wycofuje się drugi. Czy start prezydentury Andrzeja Dudy okazuje się falstartem? Prezydentowi Andrzejowi Dudzie należy się najwyższy szacunek. Nie został wybrany na najwyższy urząd w państwie przez pomyłkę. Jest prezydentem RP, a nie lokatorem Pałacu Prezydenckiego, jak nazywa go Michał Szczerba, młody polityk PO. Jednak nie może być tak, że wypowiedzi i wystąpienia prezydenta nie mogą być oceniane, bo inaczej jest to przejaw przemysłu pogardy. Tak jak oceniane były wystąpienia, zapowiedzi, działania Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego czy Bronisława Komorowskiego. I dalej Andrzej Jacek Niesienkiewicz pisze o zapowiedziach z czasu kampanii wyborczej, o których nie słyszymy teraz, albo inaczej słyszymy. Czy prezydent Duda chce powiedzieć Polakom, że oczekiwanie spełnienia obietnic kandydata Dudy to zwykłe nadużycie? Obniżka wieku emerytalnego, wyższa kwota wolna od podatku, przyznanie rodzicom po 500 zł na dziecko, dostęp do żłobków i przedszkoli, zmiana wieku startu szkolnego, przewalutowanie franków kredytowych – to tylko część obietnic kampanijnych prezydenta Dudy? Eksperci obliczyli, że realizacja zapowiedzi kandydata kosztowałaby budżet państwa ponad 250 miliardów. Andrzej Duda niejednokrotnie zapewniał, że pieniądze na realizację jego obietnic nie będą problemem. Więc dlaczego prezydent nie przedstawi planów realizacji swoich obietnic, które miał przedłożyć niezwłocznie? No myślę, że prezydent doskonale broni się sam na rynie. Jego plany też powiem, że mam oczekiwania od prezydenta, że spełni w ciągu 2 tygodni wszystkie obietnice, na które spełnienie czas ma przez całą swoją kadencję. To też byłby rekord świata i pewna przesada, ale oczekiwanie przynajmniej dialogu na ten temat, przedstawienie pomysłu, jak spełnić zapowiedzi, o których mówiło się w czasie kampanii wyborczej, to rzeczywiście jest rzecz zupełnie naturalna. No, Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze też o tym, o czym pisze Polityka, czyli o sprawach dotyczących pogody, ale pod zupełnie innym kątem. Bo nie wiem jak Państwa, ale mnie to zawsze bawi, że zawsze trochę chyba dramatyzujemy, kiedy chodzi o pogodę i zazwyczaj nam się wydaje, że takich wiatrów, takich huraganów jak teraz to jeszcze nigdy nie było. Takich upałów jak teraz to nikt nie przeżył w Polsce. Po czym się okazuje, że rekordy temperatur tak naprawdę to pobite były przed II wojną światową. I gazeta pisze dzisiaj o tym, co z suszy wynika dla rolników, co wynika z takich upałów. I okazuje się, że nie jest aż tak strasznie, jak mogłoby się wydawać. A mówi o tym człowiek, który się zna na tej sprawie na pewno, bo jest to Andrzej Doroszewski, profesor z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. A to ten instytut opracowuje taki kluczowy raport, na podstawie którego można stwierdzić stan klęski żywiołowej w suszy albo nie. A mówią tak.
Suszę mamy praktycznie co roku i ten rok na razie niczym się nie wyróżnia. Chyba że szumem, jaki wokół tej sprawy rozpętało media i politycy. Rok temu w bardzo dobrym dla rolnictwa roku susza wystąpiła na 24% gruntów. W tym roku do tej pory oceniamy, że występuje na 10%. Blisko 2 tygodnie upałów z temperaturą powyżej 30 stopni brak opadów wcale nie przekładają się na katastrofę na polach. Dla rolnictwa najważniejsze są deszcze w maju i czerwcu. W tym roku były zupełnie wystarczające. I choć w lipcu faktycznie nie padało, to rolnicy zebrali zaledwie 5-8% mniej zbóż niż w rekordowym ubiegłym roku. A zboże to podstawa naszego rolnictwa. Ziarna jest więc nieco mniej, ale za to bardzo dobrej jakości, wysuszone, bez chorób. Piekarze już się cieszą, że będzie z niego świetna mąka. No proszę, jak jest zupełnie inne.